Kochani, dzisiaj chciałbym dzielić się historią z Bożego Słowa, historią dziesięciu osób, które Pan Jezus spotkał na swojej drodze. Historia ta opisana jest w Ewangelii Łukasza. Jakkolwiek ta historia w pierwszym rzędzie kieruje nasze, naszą uwagę na zagadnienie wdzięczności, to chciałbym z tej historii podzielić się z Wami tymi wnioskami, którymi Pan Bóg poruszył moje serce. I kiedy będę mówił o tej historii, kiedy będę ją analizował, chciałbym odpowiedzieć na następujące pytania. Po pierwsze, w jakim miejscu znajdował się Pan Jezus i co On tam robił, kiedy te wydarzenia, o których będę czytał, miały miejsce? Czy to był przypadek, czy może skrupulatna i zaplanowana, zaplan, skrupulatny i, i konsekwentny plan? Czy wydarzenie było tylko takim jakimś przypadkiem, czy może fragmentem jakiejś układanki, która. Składa się na pełne i drogocenne dla człowieka przesłanie. Po drugie, kim były osoby, które zaczepiły Pana Jezusa i z którymi On nawiązał relacje, o której będziemy czytać? Co o nich wiemy i jakie, jakie informacje na ich temat przedstawia nam autor Ewangelii? Po trzecie, jak zachowywały się te osoby w stosunku do Pana, do Pana Jezusa? Po czwarte, jaka była odpowiedź Pana Jezusa i jakie miała znaczenie w tamtym momencie? Po piąte, jakie były skutki spotkania z Panem Jezusem? I w szóstym punkcie chciałbym mówić o zjawisku jeden z dziesięciu, ale nie dotyczy to sławnego i znanego teleturnieju, który pewnie wszyscy lubimy, ale chcę się zastanowić nad pewną zatrważającą statystyką, która z tej historii wynika, mniej więcej... Rozkłada się w stosunku 10% do 90%. Kochani, będę czytał z Ewangelii Łukasza. Przejdźmy już do Bożego Słowa. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 11 do 19 wersetu. No właśnie, będę czytał z Biblii Warszawskiej. Tutaj ze sobą mam Biblię pastora Zaręby. Gdy będę z niej korzystał, to też ten fakt wskażę, bo to tłumaczenie może się różnić troszkę od tych tłumaczeń, które. Które mamy ze sobą. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trendowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: Wstań, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Inne tłumaczenie mówi: Wiara twoja ocaliła cię. <laughs> Pierwsze pytanie, które postawiłem na początku: gdzie jest Pan Jezus? Kochani, Pan Jezus zmierza do Jerozolimy, zmierza po to, żeby wypełnić plan zbawienia. Doskonale wie, co czeka go tam, wie, że zostanie wydany faryzeuszom, a ci z kolei wydadzą go Rzymianom, którzy ukrzyżują go, i w ten sposób wypełni się, dokona się, Plan zbawienia ludzkości, czy, czy, czy ta część później będzie z martwych i w ten sposób ludzkość będzie miała zagwarantowane zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie. Pan Jezus przechodzi między Samarią i Galileą. Znajduje się w rejonie przygranicznym między tymi dwoma regionami. I tak myślę, że to nie jest przypadek, że Biblia nam o tym mówi. Co wiemy o tych dwóch regionach? Jeśli chodzi o Galileę, był to obszar położony Wokół jeziora galilejskiego, na północy Palestyny, czyli jak mamy mapę, mamy jezioro galilejskie, tutaj mamy na dole Jerozolimę. To Galilea była tutaj na górze, wokół jeziora galilejskiego. Wybaczcie za to pokazywanie w dobie różnych elektronicznych. No, przyrządów i, i, i pomocy. Nie przygotowałem się dzisiaj tak zamierzałem, ale, ale nie zrealizowałem tego. Także Galileę znamy z wielu różnych historii biblijnych, z Nowego Testamentu. Najważniejsze miasta Galilei to Nazaret, czyli miasto, w którym wychował się pan Jezus, Kana Galilejska, w której dokonał bodajże najbardziej sławnego wśród ludzi cudu, przemiany wody w wino. Również Betsajda, Kafarnaum chorazyn, które się kojarzą z Bożego Słowa, z Nowego Testamentu, z Ewangelii troszkę mniej korzystnie, bo pamiętacie słowa Pana Jezusa, który mówił: biada tobie, Kafarnaum, biada Tobie, chorazynie, za to, że, że takie cuda się dzieją, a ty nie wierzysz, nie wierzysz mi, nie wierzysz, że jestem Mesjaszem, że jestem posłany. To również miasta. Z których pochodziła większość uczniów Pana Jezusa, Magdala, z której pochodziła Maria Magdalena, wierna towarzyszka Pana Jezusa i uczniów, która ich wspierała, która um, usługiwała w tym czasie, kiedy Pan Jezus służył, wykonywał swoją misję i zdążał do Jerozo Jerozolimy. Także są, je, Galilea jest y, miejscem rozpoznawalnym, generalnie kojarzącym się w, w, w rozpoznawalnym, kojarzącym się w taki pozytywny sposób. A co jeśli chodzi o samarię? Co to był za region w czasach, w których żył Pan Jezus? Z czym tam można było się spotkać lub z kim tam można było, można było się spotkać? I tutaj chciałbym, żebyśmy odrobinę cofnęli się w historii, aż do momentu, w którym następuje rozpad Izraela. Rozpad Izraela. Jedno plemię tak naprawdę pozostaje w Jerozolimie i wokół Jerozolimy, tworząc królestwo. Jest to plemię Judy, plemię rodu Dawida i cała reszta buntuje się przeciwko tem, temu plemieniu. Pierwsza Księga Królewska mówi nam, w jakich to nastało okolicznościach. Tak szybko król Rehabeam chciał nałożyć jakieś tam dodatkowe obciążenia, nazwijmy to publiczno-prawne, podatki na lud. Radził się swoich doradców i... Posłuchał tej rady tak, jak najbardziej. Musisz im, mówiąc kolokwialnie, przyłożyć dodatkowe podatki, musisz ich e, ciemiężyć, tak żeby ciebie słuchali. No, reakcja była zupełnie odwrotna. Cała reszta Izraela się zbuntowała, wybrała swojego króla, i od tego momentu mieliśmy podział. Z jednej strony w Jerozolimie rządził ród Dawida, natomiast reszta plemion skupiona była jako królestwo Izraela, w którym rządzili inni królowie. Jednym z takich królów był Omri. W pierwszej księdze królewskiej w XVI rozdziale, bodajże od 23 wersetu do 28, czytamy taką historię. Omri objął władzę królewską nad Izraelem w 31 roku panowania Asy, króla judzkiego. A panował 12 lat, z tego w Tirsie 6 lat. Potem nabył za dwa talenty srebra od szemera górę Szomron i obwarował tę górę. I nazwał gród, który zbudował Samaria według imienia właściciela tej góry Szemera. Lecz Omry, Omri czynił to, co złe w oczach pana, i postępował gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Kroczył całkowicie drogą Jeroboama, syna Nebata, i żył w jego grzechach, którymi przywiódł do grzechu Izraela, pobudzając do gniewu pana, boga Izraela swoim bałwochwalstwem. Pozostałe zaś sprawy Omriego, jakich dokonał, i jego potęga, jaką zyskał, opisane są w księdze dziejów królów izraelskich. I spoczął Omri ze swoimi ojcami i został pochowany w Samarii. A Achab, którego doskonale znamy, jego syn objął władzę królewską po nim. Z tego fragmentu dowiadujemy się, że założycielem Samarii był król Omri. Miasto rozbudował Achab i uczynił siedzibę kultu Baala. Samaria od samego początku była rywa rywalką Jerozolimy. Było to miasto, był, był to region potępiany przez proroków Starego Testamentu za bałwochwalstwo, za odstępstwo, niewierność, za wszelkiego rodzaju zepsucie. No, jeżeli mówimy o Achabie, to chyba jak nie kojarzymy Omriego, to już Achaban na pewno każdy kojarzy i to nie za, niezbyt pozytywnie. Koniec Królestwa Izraela skupionego wokół Samarii, ze stolicą w Samarii był taki, że 10 plemion zostało deportowanych przez Asyryjczyków, natomiast dawne królestwo Samarii zasiedlili przedstawiciele innych ludów, innych narodów, sprowadzeni tam przez Asyryjczyków i wśród tych ludzi byli między innymi Samarytanie. I teraz jeżeli będziecie czytać w Nowym Testamencie o tym, że Pan Jezus spotyka się z, z jakimś Samarytaninem czy w, w pojawi się w Nowym Testamencie w Ewangeliach kwestia właśnie narodowości samarytańskiej, to już wiecie, myślę, skąd Samarytanie tam się wzięli. Jakie wydarzenia związane były bezpośrednio z osobą Pana Jezusa i z, tamtymi, z tamtym regionem, z tamtymi rejonami? Nie były to wydarzenia przyjemne. Czytamy w Ewangelii, że występowały antagonizmy narodowościowe, kulturalne, również religijne. I tak, jako przykład, chciałbym podać Ewangelię Łukasza, 9 rozdział od 51 wersetu. Czytamy takie słowa. I stało się, gdy, dopełniły, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców. A ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. I jeszcze fragment z Ewangelii Jana z czwartego rozdziału, doskonale nam znana historia spotkania pana Jezusa z Samarytanką, dziewiąty, werset i dwudziesty. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie samarytankę o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Dwudziesty werset tego samego rozdziału mówi: Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Także widzimy, że, że z tych tekstów, które tutaj przytoczyłem, wynikają różnego rodzaju takie no, antagonizmy, waśnie, spory. I oto Pan Jezus porusza się w tym regionie, który jest regionem bardzo mało atrakcyjnym dla Żyda. Terenem wzgardzonym, przekreślonym, skazanym na zapomnienie, zaniedbanym, takimi wiecie, jak dzisiaj byśmy to nazwali slamsami. Jego uczniowie Jan i Jakub mieli odpowiedni plan dla tego miejsca, dla tego regionu. Jaki mieli plan? Pamiętacie? Jaką mieli wizję dla Samarii, dla miasteczek, wiosek samarytańskich. Dzisiaj byśmy to nazwali po prostu spuszczeniem bomby atomowej. Mówią do Pana Jezusa, kiedy w jednej z wiosek samarytańskich nie został przyjęty, oto, Panie, czy chcesz, żebyśmy spuścili ogień, żeby ten ogień spalił, wypalił do cna te miejscowości. Tak jak nad tym myślałem, to zastanawiałem się ciekawe, że nigdy w ten sposób nie pomyśleli o Jakimś mieście w Galilei, a przecież tam Pan Jezus wprost mówił o niewierze, wręcz porównywał te miasta do, do, do jakich miast? Do, so, do Sodomy i Gomory. I tutaj z tego możemy wywnioskować, z tego wnioskuję, że olbrzymia niechęć była wśród Żydów do Samarytan. Zresztą nie musimy tego się domyślać, jest to wprost zawarte w Ewangelii, natomiast to pokazuje skalę tej niechęci. Jakub i Jan mieli plan dla tego miejsca. Czy dla Pana Jezusa te fakty mają znaczenie? Czy cała, cała ta zaszłość historyczna, te wszystkie okoliczności, o których powiedziałem, te wszystkie historie, nawet bezpośrednio dotykające osoby Pana Jezusa, czy miały dla Niego znaczenie? Czy przykładał On wagę do tych wszystkich zaszłości historycznych i tego, co działo się, kiedy On wykonywał swoją misję? W Ewangelii Łukasza, w 13 rozdziale, w 22 wersecie, Czytamy takie jedno zdanie. <laughs> I obchodził miasta i wioski, nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. Jaki wniosek z tego wynika dla mnie? Pan Jezus docierał do wszystkich miejsc, nawet tych najbardziej pogardzanych, opuszczanych, kojarzących się z tym, co negatywne. Nie interesowało go miejsce, nie interesowały go żadne zaszłości, nie interesowała go historia. Interesowało go jedno: żeby w tym danym miejscu spotkać się z człowiekiem i przedstawić mu swoją miłość, spotkać go ze swoją miłością i z dobrą nowiną. W każdym miejscu Pan Jezus był gotowy na spotkanie z człowiekiem. Nie było dla niego złego miejsca, aby spotkać się z nim i z jego problemami. Tam, gdzie inni posłaliby bombę atomową, zdarzyło Wam się tak czasami mówić? Mi się zdarzyło osobiście, przyznam, jak jeszcze bardzo mocno, Interesowałem się polityką i irytowałem politykom na, na właśnie Bliskim Wschodzie. Wiecie tymi ciągłymi informacjami, że szyi ci podłożyli bombę pod sunnitów i zginęło stu, z kolei tam ci wyrżnęli znowu tylu, tylu. Mówię, oni się nigdy nie pogodzą. Tam by trzeba było bombę atomową zesłać, i to byłby spokój. Państwo islamskie i tak dalej. Oczywiście pokutowałem z tego, to nie jest postawa godna chrześcijanina, ale. Tam, gdzie nawet uczniowie Pana Jezusa chcieli zesłać ogień z nieba, tam Pan Jezus wchodził ze swoją miłością, wchodził ze swoim przesłaniem, wchodził z dobrą nowiną. Dla niego nie, nie miało znaczenia nic innego. Patrzył bezpośrednio na człowieka i tą troską o człowieka, troską o jego zbawienie się kierował. Wykonował, wykonywał swoją misję bez żadnego podziału czy na Galilejczyków, czy na Judejczyków, czy na Samarytan wszystkich traktował tak samo. Kogo spotyka Pan Jezus? Przejdźmy do punktu drugiego po tym wniosku. Kogo spotyka Pan Jezus? Pan Jezus spotyka dziesięciu trędowatych. Żeby było jeszcze gorzej, to jeden z nich jest Samarytaninem, ale tak się zastanawiam, co dla Żyda było gorsze. Czy trąd, czy to, że jest. Czy, że spotkał się z Samarytaninem. Czym jest trąd? Czy wiecie, kochani, czym, czym jest trąd? Wiemy na pewno, że jest chorobą. Pewnie ci, którzy się tam bardziej interesują, to wiedzą, że kojarzy się to z rozpadaniem powolnym człowieka. Trąd, choroba Hansena, lepra inaczej, to przewlekła choroba zakaźna, która dotyczy głównie skóry, nerwów obwodowych i błąd śluzowych, dróg oddechowych oraz oczu. Pozwólcie, że przeczytam to są informacje zaczerp zaczerpnięte z jakichś opracowań medycznych z, z internetu. Trąd wywołuje uszkodzenia skóry, nerwów, kończyn, zaburzenia widzenia oraz osłabienie siły mięśniowej. Nieleczony może prowadzić do poważnych deformacji i znacznej niepełnosprawności. Trąd jest jedną z najstarszych chorób w historii. Do zakażenia trądem dochodzi głównie drogą kropelkową, gdy, kory, gdy chory kicha lub kaszle. Trąd nie jest wysoce zaraźliwy, jednak bliski, wielokrotny i długotrwały kontakt z nieleczoną osobą może prowadzić do infekcji. Główne objawy trądu to zmiany skórne, blade lub zaczerwienione, niewrażliwe na dotyk, temperaturę i ból, nie poddają się standardowemu leczeniu. To już mówię o tym, jak, le, jak obecnie jest leczony trąd, bo wtedy w ogóle nie było żadnego lekarstwa na trąd. Wy, odkrycie bakterii trądu zostało, dokonało się dopiero w XIX wieku przez niejakiego Hansona. Stąd nazwa tej choroby: utrata czucia w rękach i nogach, osłabienie siły mięśniowej. Dla ludzi średniowiecza trąd był przede wszystkim karą za grzechy okrutną, ale sprawiedliwą. Trendowatych obawiano się niemal panicznie. Ich profilaktyczna separacja doprowadziła do powstania leprozoriów, osiedli trędowatych, zlokalizowanych poza granicami wsi i miast. Zarażony musiał opuścić rodzinę, nawet jeżeli miał żonę, męża, to jedno z małżonków było automatycznie zwolnione z małżeństwa, tego drugiego traktowało się jako za osobę zmarłą, nieżywą, a tego drugiego jako za owdowiałą. Apogeum występowania trądu w Europie przypadało na okres wypraw krzyżowych. Tyle, jeśli chodzi o medyczne informacje na temat trądu. A teraz, co Boże Słowo mówi na temat trądu? Prócz tej historii o spotkaniu Pana Jezusa z dziesięcioma trędowatymi, gdzie jeszcze możemy wyczytać informacje na temat trądu? Otwórzcie proszę trzecią księgę mojżeszową, trzynasty rozdział i od czterdziestego drugiego wersetu czytamy takie słowa. Ale jeżeli na łysinie lub na łysinie nad czołem ukaże się chorobliwa plama biało-czerwonawa, to jest to trąd, który się rozwinął na jego łysinie lub na jego łysinie nad czołem. Są to słowa pana Boga skierowane do Mojżesza, które miały stanowić prawo, które miały stanowić sposób postępowania między innymi z ludźmi chorymi na trąd. Jeżeli kapłan obejrzy go i stwierdzi, że chorobliwa plama biało-czerwonawa na jego łysinie lub na jego łysinie nad czołem wygląda jak trąd na skórze ciała. To człowiek ten jest trendowaty. Jest on nieczysty. Kapłan uzna go za nieczystego. Choroba jest na jego głowie. Trędowaty, na którym jest ta plaga, winien mieć szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichszone, brodę zasłoniętą i winien wołać: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Samotnie mieszkać będzie. Jego mieszkanie będzie poza obozem. Czwarta księga mojżeszowa w piątym rozdziale od pierwszego wersetu. Mówi tak. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Rozkaż synom izraelskim, aby usunęli z obozu wszystkich trędowatych, wszystkich cierpiących na wyciek i wszystkich, którzy się zanieczyszcili przez zetknięcie ze zmarłym. Usuncie zarówno mężczyznę, jak i kobiety poza obóz, usuncie ich, aby nie zanieczyszczali swojego obozu, gdzie ja mieszkam pośród nich. I uczynili tak synowie izraelscy, i usunęli ich poza obóz. Jak powiedział Pan do Mojżesza, tak uczynili synowie. Izraelscy. Zobaczcie kochani, że tych dziesięciu trendowatych znajdowało się właśnie poza tymi najpopularniejszymi miejscami, tymi miejscami, w których wygodnie się żyło, w których można było normalnie funkcjonować. Oni byli zepchnięci zupełnie na to pogranicze, zepchnięci zupełnie do tych miejsc wykluczenia. To był margines, margines Margines chyba marginesu, nie tylko że społeczny, ale również chorobowy powodował, że oni musieli być odseparowani, nie mogli zbliżać się do ludzi. Byli w totalnym poniżeniu. Trąd oznaczał skazanie na wykluczenie i życie poza ludzkimi siedzibami. I teraz wniosek numer dwa, jaki wyciągam z tej historii. Czy pan Jezus zważał na to, z kim rozmawia? Czy zważał na to, czy patrzył na to, że to są ludzie chorzy? Czy Pan Jezus uciekał przed nimi z odrazą? Z Bożego Słowa, z tego fragmentu z Ewangelii Łukasza z 17 rozdziału czytamy, dowiadujemy się, że Pan Jezus natychmiast przystąpił do działania. Bez chwili wahania. On już miał przygotowane dla nich słowo. Miał przygotowane polecenie, jasne i zrozumiałe. Wykonanie tego polecenia oznaczało uzdrowienie. Pan Jezus nie wyrzucił Nikogo poza nawias swojej miłości, swojej troski. Dla pana Jezusa oprócz tego, że nie było terenu, którym można byłoby, którym można byłoby pogardzić, nie było również człowieka, którym można byłoby pogardzić. Nie było problemu, nie było kłopotów, który, których nie dałoby się rozwiązać. Pan Jezus poradził sobie ze wszystkim. Jego zwycięstwo nad grzechem, nad śmiercią, nad piekłem jest pełne i doskonałe. Zauważcie, że ten Samarytanin był podwójnie wykluczony. Raz przez swoje pochodzenie etniczne, drugi raz przez swoją chorobę. Dla Pana Jezusa nie miało to żadnego znaczenia. Przejdźmy do punktu trzeciego. <laughs> Mów, powiedzieliśmy już sobie o tym, gdzie Pan Jezus wędrował, z kim Pan Jezus się spotkał, kim byli ci ludzie. Teraz powiedzmy sobie, w jaki sposób ci ludzie się zachowywali, co oni zrobili, jak oni, jak oni zareagowali na, na Pana Jezusa. Wiecie, domyślam się, że musieli już wcześniej usłyszeć o Panu Jezusie. Musieli usłyszeć, że Pan Jezus chodzi, uzdrawia chorych, wypędza demony, zmienia zupełnie życie ludzi. Co robili ci ludzie? Czytajmy. I podnieśli swój głos, mówiąc Jezusie mistrzu, zmiłuj się nad nami. Wiecie, oni byli w oddali, nie mogli się zbliżać, nie chcieli się zbliżać do, do, do zdrowych ludzi, między innymi do Pana Jezusa, i dlatego krzyczeli, podnosili swój głos, byli tak zdesperowani, że z ich serc wyrywało się błaganie. Powiesz, wykluczeni to nie mieli nic do stracenia. To przypomnijmy sobie, kochani inne historie z Bożego Słowa, z Ewangelii, wołającą kananejkę, która do Pana Jezusa zwraca się tymi słowami, tymi samymi słowami mistrzu ratuj. Jezusie, zmiłuj się nade mną, moja córka jest opętana. Przypomnijmy sobie wołających dwóch niewidomych, którzy również używali tych samych słów. Przypomnijmy sobie niewidomego pod Jerychem, który także w ten sposób zwracał się do Jezusa i wielu, wielu, wielu innych. Wiecie co? Moim zdaniem to wołanie, które się wyrywało z serc tych ludzi, było wynikiem wiary, rodzącej się wiary albo już gdzieś tam przechowywanej w sercu, kiedy usłyszeli, że idzie Jezus. Że Jezus dociera właśnie też do takich miejsc, które są wykluczone. Myślę, że ta, ta wiara, ta iskierka wiary zaczęła się w nich tak palić, to pragnienie, żeby ich życie się zmieniło, spowodowało, że. Eksplodowała ta wiara na zewnątrz i wyrażali to swoimi ustami w tym właśnie wyrażeniu i wołaniu: Jezusie, zmiłuj się nad nami. Odpowiedź Pana Jezusa i skutki spotkania z Nim. Odpowiedź Pana Jezusa jest, jest dziwna. I żeby ją zrozumieć, musimy zwrócić się do Starego Testamentu, a dokładnie do Trzeciej Księgi Mojżeszowej, do 14 rozdziału. Tam w zasadzie cały ten rozdział opisuje kwestie związane właśnie z tą odpowiedzią pana Jezusa. Czytajmy w Trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale, od pierwszego. I przemówił pan do Mojżesza tymi słowy: Takie jest prawo dotyczące trendowatego w dniu jego oczyszczenia. Przyprowadzi się go do kapłana, stąd słowa Pana Jezusa: Idźcie, ukażcie się kapłanom. Przyprowadzi się go do kapłana. Kapłan wyjdzie poza obóz. Gdy kapłan stwierdzi, że została wyleczona choroba trądu na trędowatym, to kapłan nakaże, by wzięto dla oczyszczającego się dwa żywe czyste ptaki, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i chizop. Potem kapłan nakaże, by zarżnięto jednego ptaka nad glinianym naczyniem z wodą źródlaną. Ptaka żywego zaś weźmie wraz z drzewem cedrowym, nitkami karmazynowymi i chizopem i zanurzy je wraz z żywym ptakiem we krwi ptaka zarżniętego nad wodą źródlaną. I pokropi tych, tym siedem razy tego, który się oczyszcza z trądu i uzna go za czystego. Ptaka zaś żywego wypuści na pole. A ten, który się oczyszcza, wypierze swoje szaty, zgoli wszystkie swoje włosy, umyje się w wodzie i będzie czysty. Potem może wejść do obozu, lecz będzie przebywał poza swoim namiotem przez siedem dni. Siódmego dnia zgoli wszystkie swoje włosy: głowę, brodę i brwi. Zgoli wszystkie swoje włosy i wypierze swoje szaty, i umyje swoje ciało w wodzie i będzie czysty. I jeszcze dalej czytamy tam. Nie będę czytał ze względu na, na czas i jakie jeszcze obowiązki spoczywały na tym, kto dostąpił uzdrowienia strądu. Były to bardzo rzadkie przypadki. Fragment dotyczy obowiązków w dniu uzdrowienia strądu. Prawo nakazywało złożenie ofiary za oczyszczenie strądu. W Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale um, czytamy historię również trendowatego, do którego Pan Jezus się zwraca i którego Pan Jezus uzdrawia. Mateusza ósmy rozdział. <laughs> Teraz będę czytał z Biblii, z tego tłumaczenia. Od pierwszego do czwartego. Gdy Jezus szedł z góry, ruszyły za nim rzesze ludzi. Wówczas podszedł do niego trędowaty, pokłonił mu się i powiedział: Panie, gdybyś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Na te słowa Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i oznajmił: Chcę, bądź oczyszczony. I trąd natychmiast ustąpił. Pamiętaj, powiedział Jezus, nie mów o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi. I tak jak nakazał Mojżesz, złóż ofiarę za swoje oczyszczenie. Niech to będzie dla nich świadectwem. Kochani, w tej historii o dziesięciu trendowatych Pan Jezus kieruje do nich wiadomość, kieruje do nich polecenie, które odnosi się do prawa Mojżeszowego. I należy się zastanowić nad sensem, nad znaczeniem nawiązania przez Pana Jezusa do prawa Mojżeszowego. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus ujawnia swój stosunek do prawa, do zakonu i proroków. Czytamy w piątym rozdziale, w 17 wersecie takie słowa. Pan Jezus bezpośrednio zwraca się do ludzi, którzy Go słuchali. Myślę, że też przede wszystkim do faryzeuszy. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam Wam, dopóki nie przyminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć, kochani? Wszystko, czego nauczał Pan Jezus, cała jego misja była w pełnej harmonii z prawem, z zakonem i z tym, co wcześniej, przed Panem Jezusem, głosili prorocy. Pan Jezus te, te fragmenty, które czytaliśmy, wprost wskazują, że Pan Jezus nie zrywał z prawem, nie lekceważył prawa, nie, pomniej, nie pomniejszał jego znaczenia, nie sprzeciwiał się prawu. Co miał na myśli Pan Jezus, kiedy mówił: Nie mniemajcie, nie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Czym był zakon, czym było prawo? Prawo, tak w skrócie, bardzo upraszczając, są to, zakon i prorocy są to po prostu składowe Starego Testamentu. Zakon i prorocy równa się Stary Testament. Prawo, o którym również czytali, czytaliśmy, którego, którego fragmenty czytaliśmy, zostało ustanowione przez Pana Boga i dotyczyło kwestii moralnych, sądowniczych i ceremonialnych. Z kolei księgi prorockie Starego Testamentu zawierają nauczanie tego prawa i często było to wołanie proroków, przypominanie ludziom, przypominanie Izraelowi, że odstąpił od stosowania tego prawa i że Bóg wzywa ich do, do posłuszeństwa. Bóg wzywa ich do powrotu do tego, żeby to prawo stosowali. I oczywiście często też w nauczaniach w proro proroków, w pismach prorockich zna znajdują się. Przepowiednie dotyczące nadejścia mesjasza, pana Jezusa Chrystusa. To właśnie ma na myśli, czyli prawo i proroków ma na myśli pan Jezus, kiedy mówi: Nie przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Pan Jezus mówi wprost o swoim stosunku do Starego Testamentu. Określa swoją rolę i zadanie. Przyszedłem mówi, przyszedłem wypełnić to wszystko co jest w Starym Testamencie. Co oznacza słowo wypełnić? Czy to oznacza, żeby coś rozwiązać, unieważnić, zlekceważyć? Słowo wypełnić oznacza wprowadzić w życie wszystko co zostało oznajmione w zakonie i przez proroków. Wszystko co jest w prawie i prorokach znajduje swój punkt kulminacyjny w Panu Jezusie Chrystusie. Wszystko co w Starym prowadzi do Chrystusa. W tym wydarzeniu związanym z tą historią, ze spotkaniem z dziesięcioma trendowatymi, widzę bardzo głęboki sens Bożego zbawienia, Bożego zbawczego planu i głęboki sens Bożej miłości. Oto prawo sprawiedliwe, prawo Boga. Z którym Pan Jezus w pełni się zgadzał, które w pełni respektował, które w pełni szanował, przewidywało dla trendowatego odosobnienie, oddzielenie, wykluczenie. Z powodu tego, że człowiek był splamiony, nieczysty w oczach Boga, a przecież święty Bóg nie, czy w, w obecności świętego Boga nie może przebywać nic nieczystego, nic splamionego. Nie mogło być inaczej. To prawo było sprawiedliwe, było prawem Bożym, surowym, ale sprawiedliwym. I jakkolwiek wiecie, w naszych sercach może się budzić jakieś taki, jakiś taki gniew, rozgoryczenie, dlaczego, dlaczego biedny, trendowaty musiał być wyrzucony, musiał być tak trendowaty, musiał być traktowany w taki sposób. To jednak musimy zdać sobie sprawę, że to słowo, które jest zapisane w tej księdze Stary Testament on ma znaczenie, to słowo ma znaczenie. To słowo ma moc. I jeśli twierdzimy inaczej, jeśli ktoś z nas twierdzi, że to, co jest tutaj zapisane w Starym Testamencie nie ma takiej mocy, jest nieważne, nieistotne, to musi się zmierzyć ze słowami, które wypowiedział Pan Jezus na, na temat tego słowa. On w pełni uznał autorytet Starego Testamentu, w pełni uznał autorytet proroków i Zakonu, powiedział, że nie przyszedł rozwiązać, ale przyszedł wypełnić. I wiecie, w tej historii. Która dotknęła już nie tych dziewięciu, bo wiemy, że dziewięciu nie wróciło z powrotem, ale tej historii, która dotknęła tego jednego, który przyszedł do Jezusa, który upadł przed nim na twarz. Ja widzę właśnie to dopełnienie, ten, to, ten sens, to sedno planu Pana Jezusa Chrystusa. Przychodzi Mesjasz Chrystus, który nie tylko że uzdrawia strądu, oczyszcza ciało człowieka z choroby, ale kieruje również do człowieka trędowatego, do tego samarytanina, poganina, nie do Żyda, do poganina, do, do człowieka, który dla Żyda powinien być nieczysty. Kieruje takie słowa. Wstań i idź, twoja wiara cię ocaliła. I wierzę, że w tych słowach pana Jezusa było. Uwolnienie tego Samarytanina do nowego życia, darowanie mu nowego życia, było uwolnienie go do zbawienia w Jezusie Chrystusie. Człowiek ten nie został wyratowany tylko i wyłącznie z choroby, ale również został wyratowany przede wszystkim z oddzielenia od Pana Boga, z tego miejsca wykluczenia, z miejsca zatracenia, odosobnienia. W tym widzę właśnie wypełnienie, akurat w tym miejscu, w tym tekście biblijnym, widzę to wypełnienie. Widzę wielki szacunek do starego prawa, do starego porządku, ale widzę to wypełnienie, dopełnienie wypełnienie tego prawa, tego wszystkiego, co było zapisane w Starym Testamencie i również w księgach prorockich, które zapowiadały, że przyjdzie Mesjasz, który będzie zmieniał życie ludzi, który ludzi wyratuje. Ze śmierci. Do Zacheusza, który był trendowaty trochę inaczej. Kojarzycie historię Zacheusza? Zacheusz był celnikiem, który oszukiwał ludzi. Ludzie go nienawidzili, ludzie go unikali, ludzie gardzili nim. Mimo, że był bogaty, mimo, że być może był otoczony luksusem. Tak naprawdę dla ludzi był trendowaty. Ludzie, ludzie pokazywali na niego palcem, ludzie plotkowali. Oni, myślę, że wielu gdzieś tam chciało go zabić. Kiedy Pan Jezus wszedł do jego domu, ludzie szemrali, mówili: Jak to do, tak, do domu takiego grzesznika wchodzi? Trendowaty, ale trochę inaczej niż ci, którzy mieli chore ciało. I Pan Jezus powiedział do niego tak. I w tym również widzę no, wspaniałe świadectwo tego, że Pan Jezus przyszedł, Zmienić serce, zmienić życie ludzi, żeby odwrócić to, co było skazane na wykluczenie, to, co żyło bez nadziei, skierował do niego takie słowa. A Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem syn człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Tak jak już powiedzieliśmy, dla Jezusa nie miało znaczenia pochodzenie, narodowość, Wyznawana religia, zasady moralne, którymi się człowiek kierował. Pan Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Także wniosek jest taki, że pan Jezus potwierdza autorytet Starego Testamentu, a jednocześnie swoim działaniem potwierdza, że przyszedł, żeby wypełnić prawo, żeby pojednać człowieka z Bogiem. Kochani, i ostatnia rzecz którą wymieniałem na początku, o którą pytałem na samym początku, wdzięczność. Czy wdzięczność była ważna dla Pana Jezusa? Spójrzcie, proszę, do tego tekstu. Czy wdzięczność miała jakiekolwiek znaczenie dla Niego? Czy z tego tekstu możemy się dowiedzieć, czy, czy, czy Pan Jezus się przejął tym, że przyszedł tylko jeden, a dziewięciu gdzieś zniknęło po drodze, uzdrowionych? Czytamy tak. A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Widzimy więc w sposób wyraźny, że ta sytuacja dotknęła również Pana Jezusa. On zwrócił na to uwagę zwrócił uwagę na brak wdzięczności ze strony innych. I z drugiej strony, jak wyglądała wdzięczność i czym się przejawiała wdzięczność Samarytanina, tego cudzoziemca, który kiedy szedł w stronę tam, gdzie byli kapłani, spostrzegł, że jest uzdrowiony i który zawrócił. Co o tym czytamy? Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga i padł na twarz do nóg jego dziękując mu a był to samarytanin kochani to było czynne działanie to było działanie które było widoczne dla innych to był pełen entuzjazm pełne zaangażowanie nie było żadnej kalkulacji nie było żadnego dbania o reputację o to co powiedzą inni po prostu była to czysta spontaniczna chwała dla Boga Kochani, i na koniec, jakie wnioski wyciągam z tego słowa, z tej historii dla swojego życia? Skoro Pan Jezus patrzył na ludzi w taki sposób, jak czytaliśmy, jak mówiliśmy, to chce patrzeć na ludzi jedynie przez pryzmat Bożej miłości. Nie chce zakładać żadnych innych filtrów, nie chce kierować się niczym innym, patrząc na ludzi, chce stosować tylko ten jeden filtr. Miłość Bożą i wszystko co ona za sobą pociąga. Chcę mieć taki sam stosunek i podejście do wszystkich ludzi jak Pan Jezus. Zdążając do celu w górze, będąc w drodze tutaj na ziemi, wykonując swoją misję tutaj na ziemi, chcę być spotkanie w każdym, chcę być gotowy na spotkanie z człowiekiem w każdym miejscu i w każdej chwili i chcę być gotowy, żeby takiemu człowiekowi spotkanemu bez względu na to kim jest jaka historia go dotyczy, chce być gotowy, żeby dzielić się z nim Bożą miłością. Nie chcę się oglądać na nic innego, na pozycję, na status majątkowy, rodzinny, narodowościowy, inny. Nie chcę patrzeć na to, czy ktoś został potępiony, czy ktoś został wykluczony. Nie chcę mieć też nic innego do zaoferowania. Wiecie, to jest takie proste. My nie musimy się przygotowywać, nie musimy kończyć seminariów, szkół biblijnych, żeby mieć coś do zaoferowania ludziom. Wystarczy twoja codzienna społeczność, relacja z Bożym Słowem, z Mistrzem, z Jezusem Chrystusem, z tym, który dał taki przykład, który doświadczał tych rzeczy, o których mówi Biblia, który był w pełni doświadczony. Wystarczy twoja relacja z nim, żebyś miał coś do zaoferowania ludziom. Nie coś, ale to, co jest najważniejsze, to, co on miał do zaoferowania. Czy wszyscy ludzie, zadaję sobie takie pytanie, czy wszyscy ludzie znajdują się w zakresie mojej troski, jednakowej troski? Czy może kogoś pomijam, może kogoś traktuję jak trendowatego albo jak Samarytanina? To jest pierwszy wniosek, który chciałbym odnieść do swojego życia. <laughs> Drugi wniosek: czy mam problemy? Czy mam kłopoty? Dzisiaj już była na ten temat mowa. Czy borykam się z jakimiś problemami, trudnościami? Czy czuję się wyrzucony, wzgardzony, trendowaty? Może mam dość, może kończą się moje siły. Wiecie, żyjemy w takich czasach, że dzisiaj każdy doskonale się maskuje. W kościele również doskonale się maskujemy. I ja dzisiaj, wiecie, zadaję sobie pytanie: skoro mam problemy, skoro mam kłopoty, to dlaczego nie wołam? Dlaczego jest taka cisza wokół nas? Dlaczego jest tak cicho na zgromadzeniach? Co jest tego przyczyną, że nie wołam, że się wstrzymuję? Czy nie mam wiary? Czy nie ma nawet tej jednej iskierki tam wewnątrz? Czy się wstydzę, krępuję tymi, którzy są wokół mnie? A może pogodziłem się z problemem? Może jestem znieczulony nawet na swoje osobiste problemy i mówię do siebie. No, tak już musi być, jakoś sobie poradzę, jestem twardy, byle tylko moja twarz wyrażała siłę, pewność, byle nikt nie podszedł do mnie z braci, sióstr i, i, i nie zapytał, co tam, widzę, że coś przeżywasz, może ci jakoś pomóc. Czy o to w tym chodzi? Czy od tego jest Kościół, czy od tego mamy Pana Jezusa? Nie będę się poniżał, nie będę się ośmieszał, nie będę mówił o swoich problemach, bo jeszcze ktoś pomyśli, że jestem nieudacznikiem, że jestem takim i takim człowiekiem. Dlaczego nie wołam? Dlaczego dzisiaj jest tak cicho wokół nas? Dzisiaj mam jedną wiadomość dla siebie, dla was, kochani. Pan Jezus chce usłyszeć Twój głos i chce zobaczyć chociaż iskrę Twojej wiary, bo poprzez to, że zawołasz do niego, poprzez to, że otworzysz swoje usta, żeby inni wokół Ciebie usłyszeli, że masz problem, że potrzebujesz pomocy, tym samym dajesz do zrozumienia, dajesz wyraz temu, że masz wiarę, że przychodzisz do kogoś, kto może Ci pomóc, że nie, nie, nie pogodziłeś się z tym, nie jest Ci to obojętne, ale masz wiarę. Nie chcesz z tym bojować sam, ale wiesz, że jest ktoś, kto może Ci pomóc. Pan Jezus chce usłyszeć Twój głos i myślę, że nawet jeżeli w Twoim sercu nie ma wiary, ale jeśli zawołasz to wierzę, że Pan Bóg jest w stanie sprawić cud i tą wiarę wskrzesić w Twoim sercu, i rozpalić tą wiarą Twoje życie, i zmienić Twoje życie. Czy to poprzez uzdrowienie, czy to poprzez rozwiązanie problemu, poprzez danie Ci wizji Twojego życia, sensu, celu. Taki jest Pan Jezus i On, on to czynił. Wiecie, trafiłem też podczas przygotowywania się na historię, która jest opisana w Ewangeliana w piątym rozdziale od szóstego wersetu. Leży człowiek sparaliżowany przy sadzawce sylowe. Od 38 lat jest chory, nie chodzi. Przychodzi do niego Pan Jezus. I wiecie, Boże Słowo mówi, że ilekroć on próbował, nie był tak sparaliżowany, że leżał jak kłoda i się nie poruszył, także można byłoby się pomylić i pomyśleć sobie, no ktoś leży tutaj, no chyba tak przynieśli go, bo tak tu miło, fajnie, jest, odpoczywa sobie. Nie. Boże Słowo mówi, że on ilekroć próbował się zebrać. Żeby wejść do tej sadzawki, zawsze ktoś go wyprzedzał. Czyli tam musiał być wysiłek, wiecie, tam, być, tam musiała być walka, tam musiała być chęć tego uzdrowienia, żeby wskoczyć do tej sadzawki. Wiecie, zadziwiające jest to, że człowiek, który kilkukrotnie próbuje wstać i w, nie, w nierównym wyścigu szamocze się w kierunku Zawki ciągle przegrywają z innymi, sprawniejszymi. Jest obserwowany przez Pana Jezusa, który doskonale zna życie, okoliczności, wie, kim jest ten człowiek. Biblia mówi, że Pan Jezus rozpoznał, od ilu lat jest chory. Pan Jezus zadaje mu pytanie dziwne pytanie. Pan Jezus go pyta: czy, chce, czy chcesz być uzdrowiony? Czy Pan Jezus nie wiedział, że on jest chory, że potrzebuje tego? A Pan Jezus mu zadaje dziwne pytanie: czy chcesz być uzdrowiony? To mi pokazuje, że jest zadanie do wykonania po stronie człowieka. Jezus chciał usłyszeć głos chorego i jego pragnienie. Chciał, żeby chory to wyraził, żeby chory zwrócił się do Niego. I myślę, że tak samo jest i dzisiaj, kochani. Być może nie otrzymujemy, być może nie dzieją się wokół, zna, wokół nas znaki i cuda, być może nasze życie nie zmienia się dlatego, że po prostu nie wołamy. Po prostu przychodzimy, na zgromadzenia, nikt nie słyszy naszego desperackiego krzyku. Jezusie, zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się nad moją rodziną. Zmiłuj się nad chorobą, w której jestem, nad problemami. Po prostu tak sobie siedzimy i, i udajemy, że jest fajnie, a wiemy dokładnie, że fajnie często nie jest. I na koniec, kochani, ostatni wniosek. W której grupie chciałbyś być? Tam, gdzie było dziewięciu, którzy dostąpili uzdrowienia i zniknęli, rozpłynęli się w powietrzu, nie doświadczając tego najważniejszego, myślę. Bo być może doświadczyli uzdrowienia, ale nie doświadczyli tego, tego najważniejszego. Czy może chciałbyś być tam, gdzie Samarytanin? Czy wdzięczność jest istotna dla Pana Jezusa? Myślę, że jest i Pan Jezus chce, żebyśmy byli wdzięczni. Jak wyrażasz swoją wdzięczność dla Pana Jezusa? Kiedy ostatnio towarzyszyła Ci taka postawa pełna wdzięczności, uniżenia, kiedy krzyczysz, błogosławisz, podnosisz ręce, kiedy padasz na swoje kolana, na swoją twarz, wyznając i oddając chwałę Bogu? Powiem Wam, że ja mam naprawdę wiele. Rzeczy, za które mógłbym dziękować, i staram się Bogu za to dziękować, błogosławić go, podkreślać, że mam to wszystko od niego. Nie milczmy, tylko wyznawajmy, korzystajmy z każdej okazji. Je jeżeli tutaj jesteśmy, korzystajmy z okazji. Za każdym razem, korzystaj z okazji, kiedy jesteś u siebie w domu, żeby podnieść głos do Boga i uwielbić go, podnieść tutaj na zgromadzeniu głos, żeby oddać mu chwałę. Nie milczmy. Jeśli masz problem, wołaj, niech usłyszy brat, siostra obok ciebie. I jeszcze jeden wniosek, który przeoczyłem, który miał być wcześniej. Jaki jest Twój stosunek do słowa zapisanego w Starym Testamencie? Jaki jest mój stosunek do księgi kapłańskiej, księgi liczb, księgi powtórzonego prawa? A księgi proroków? Czy je czytam? Czy staram się je zrozumieć? Czy chcę zgłębić to, co jest zapisane w tym słowie? Jakie ma to znaczenie dla mojego chrześcijańskiego życia, ten Stary Testament? Wiecie, często tak podchodzimy do Starego Testamentu, że a, no, trudne to jest. Bo to jest bardzo trudne, ale myślę, że z Bożą Pomocą jesteśmy w stanie odkryć sens, zrozumieć słowa, i to, jeżeli będziemy chcieli zrozumieć każde słowo, które jest zapisane w tej księdze, będzie powodowało, że będziemy przychodzić do Pana Jezusa w naszej osobistej relacji i mówić do niego: Panie, daj mi poznać, daj mi zrozumieć o co tu chodzi. Wiecie, trzeba na to czasu, trzeba poświęcić czas, ale gwarantuję Wam, że jeżeli będziesz poświęcał na to czas. To Twoja wiara będzie wzrastać i będziesz skłonny, będziesz w stanie prosić Pana Jezusa o wielkie rzeczy i tych wielkich rzeczy będziesz doświadczał. Wnioski z tego. Każde słowo zapisane w Biblii ma swój głęboki sens i znaczenie. Nie ma sprzeczności między, między tym, co jest w Starym Testamencie a tym, co zawarto w Nowym Testamencie. Ja wiem, że dzisiaj tylko jakby fragment nie jestem teologiem, nie zgłębiałem tego tematu, jeśli chodzi o stosunek starego do nowego, ale wiem jedno, Pan Jezus mi. Wskazuje na to, że to słowo tworzy jedność, niezaprzeczalną jedność. Nie jest do podważenia, nie jest do poruszenia. Nie zapominaj o żadnej księdze Biblii. Otocz każdą z nich szacunkiem. Chciej zgłębić Biblię, poznać każdy jej, każdy jej zakamarek. <laughs> Święty Augustyn powiedział tak, nowy w Starym ukryty, stary w nowym wyjaśniony. Pan Jezus zdaje się mówić do nas. Wszystko, co w starym jest z Boga i ja przyszedłem, aby wcielić to w życie i wypełnić. Popracuj nad tym, odkryj moje słowo, poznaj mnie jak najlepiej. Szukaj mojej pełni, którą znajdziesz właśnie w tym słowie. Tym, kochani, chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Niech Bóg was błogosławi, aby to słowo pracowało w moim życiu, a żebym wiecie, teraz szedł i każdego kolejnego dnia tym Słowem się kierował i wypełniał to słowo. Amen.